Koniec rządów postkomunistycznej lewicy w Polsce. Wybory z 2005 roku i rząd PiS, LPR, samoobrona. Współczesna polityka jest pełna niespodzianek, zwrotów akcji i dynamicznych zmian, które nieustannie wpływają na kształt społeczeństw na całym świecie. Polska nie jest tu wyjątkiem. Jej polityczna scena jest niezwykle zróżnicowana i skomplikowana, a jej historia wciąż pisze się na naszych oczach. Jednym z najbardziej fascynujących okresów w tej historii są wybory parlamentarne z 2005 roku i następujące po nich rządy koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin oraz Samoobrony. Wybory te i wynikający z nich rząd stanowią niezwykle istotny rozdział w historii polityki polskiej, który kształtuje dzisiejszą rzeczywistość. Te trzy partie, mimo różnic w podejściu do wielu kwestii, zdecydowały się na współpracę, tworząc jeden z najbardziej kontrowersyjnych i dynamicznych rządów w nowoczesnej Polsce. W dzisiejszym materiale dokładnie przyjrzymy się temu okresowi, analizując jego kontekst, przebieg oraz skutki. Zajmiemy się zarówno strategiami wyborczymi, jak i wynikami wyborów, a także działaniami rządu, jego polityką wewnętrzną i zewnętrzną, reformami i kontrowersjami. Rozważając każdy z tych aspektów, postaramy się lepiej zrozumieć, jak wyglądała polityka w Polsce w tym kluczowym okresie, jak te wydarzenia wpłynęły na dzisiejszą rzeczywistość. To wszystko ma na celu nie tylko analizę minionych wydarzeń, ale także lepsze zrozumienie współczesnej Polski. Zapraszam więc do podróży przez burzliwe czasy polskiej polityki, pełne napięć, konfliktów, ale także ważnych decyzji, które kształtują nasz kraj do dziś. Wybory parlamentarne z 2005 roku i następujące po nich rządy PiS, LPR, Samoobrona to rozdział, który każdy miłośnik polityki powinien dobrze zrozumieć. Zapraszam do odcinka. Lewica traci władzę. Wybory z 2005 roku całkowicie zmieniły polską scenę polityczną. Postkomunistyczna lewica, nadająca ton polskiej polityce przez długie lata, straciła wtedy władzę, nigdy już później jej nie odzyskując. Przyjrzyjmy się, jakie były tego powody. Po wyborach parlamentarnych w 2001 roku koalicję rządzącą utworzyły Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy i Polskie Stronnictwo Ludowe. Liderem SLD był wtedy Leszek Miller, który zasiadł na stanowisku premiera. Zespół Millera składał się głównie z polityków lewicowych. Ten rząd zwracał dużą uwagę na reformy społeczne i gospodarcze, a ich polityka była ukierunkowana na integrację Polski z Unią Europejską. Pod rządami SLD, UP, PSL Polska doświadczyła licznych reform, które miały na celu poprawę gospodarki i zmniejszenie nierówności społecznych. Reformy obejmowały m.in. system emerytalny, ochronę zdrowia, edukację i administrację publiczną. Rząd zwiększył też wydatki na ochronę socjalną, starał się zmniejszyć bezrobocie, a także prowadził politykę proeuropejską, przygotowując Polskę do przystąpienia do Unii Europejskiej, co ostatecznie nastąpiło w 2004 roku. Jednak koalicyjny rząd był pogrążony w licznych skandalach korupcyjnych, które zaszkodziły jego reputacji. Najbardziej znane były afery Rywina i Orlenu. Afera Rywina wybuchła, gdy Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, ujawnił próbę wręczenia łapówki przez Rywina na rzecz SLD. Afera Orlenu dotyczyła natomiast nieprawidłowości przy prywatyzacji Orlenu, największej polskiej firmy naftowej. Te skandale, w połączeniu z trudnościami gospodarczymi, jakie Polska doświadczyła w tamtym czasie, doprowadziły do znacznego spadku poparcia dla rządu SLD, UP, PSL. Bezrobocie utrzymywało się na wysokim poziomie, mimo wprowadzonych reform, a gospodarka rosła wolniej niż oczekiwano. Wielu Polaków odczuwało również frustrację z powodu zróżnicowania dochodów. Pomimo wprowadzenia przez rząd różnych środków mających na celu zmniejszenie nierówności społecznych, wciąż istniała znaczna przepaść między najbogatszymi a najuboższymi. To nierówności dochodowe i poczucie wykluczenia społecznego stały się jednym z kluczowych tematów wyborów 2005 roku. W odpowiedzi na rosnące niezadowolenie społeczne, dwie nowe partie polityczne zaczęły zdobywać popularność. Platforma Obywatelska, założona w 2001 roku przez polityków o profilu liberalnym, przedstawiała siebie jako nowoczesna, proeuropejska i nastawiona na reformy alternatywa dla SLD. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, założone przez braci Kaczyńskich w 2001 roku, kładło nacisk na sprawy bezpieczeństwa, sprawiedliwości społecznej i kwestie moralne. Obie te partie zaczęły stopniowo przyciągać wyborców niezadowolonych z rządów lewicowych, każda z nich prezentując odmienną wizję przyszłości Polski. W wyniku tego polityczna scena w Polsce stała się coraz bardziej zróżnicowana i konkurencyjna. Kampania wyborcza 2005 roku. Główne partie polityczne, PO i PiS, przeprowadziły intensywne kampanie skupiające się na różnych aspektach społecznych i gospodarczych. Platforma Obywatelska pod przewodnictwem Donalda Tuska skupiła swoją kampanię na kwestiach gospodarczych, obiecując przyspieszenie reform, liberalizację gospodarki
i dalszą integracją z Unią Europejską. Tusk i jego partia zwrócili się do młodszych, bardziej zasobnych i proeuropejskich wyborców, stawiając na nowoczesność i pragmatyzm. Z drugiej strony, Prawo i Sprawiedliwość pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego postawiło na kwestie społeczne obietnice zwiększenia bezpieczeństwa i walki z korupcją. Ich kampania zwracała się do starszych wyborców, tych bardziej konserwatywnych i tych, którzy odczuwali się pominięci przez transformację gospodarczą. Wśród obu grup wyborców, szczególnie tych bardziej konserwatywnych i zaniepokojonych przyszłością, była również widoczna silna niechęć wobec korupcji, która stała się jednym z głównych tematów wyborów. Wiele osób oczekiwało od nowego rządu zdecydowanej walki z korupcją, co było często podkreślane zarówno przez PO, jak i PiS w ich kampaniach wyborczych. Media odgrywały kluczową rolę w kampanii wyborczej. Większość stacji telewizyjnych i gazet skupiała się na porównywaniu programów i postaci liderów PO i PiS, często z naciskiem na ich różnice. Debata między Tuskiem a Kaczyńskim, która miała miejsce na krótko przed wyborami, była jednym z najważniejszych wydarzeń kampanii i przyciągnęła duże zainteresowanie mediów. Media społecznościowe i internet także odgrywały coraz większą rolę, zwłaszcza w mobilizacji młodszych wyborców. Obie partie wykorzystywały te kanały do komunikacji z wyborcami, chociaż z różnym stopniem skuteczności. Ostatnie dni przed wyborami były pełne napięcia. Sondaże wskazywały, że różnica między PO a PiS jest bardzo niewielka, co zwiększało niepewność co do wyniku wyborów. Przed samymi wyborami zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska niejednokrotnie manifestowały gotowość do utworzenia koalicji, nazywanej w skrócie PO-PiS. Donald Tusk, będący wówczas liderem PO, zdecydował się zasugerować różnice dzielące obie partie podczas jednego z wieców wyborczych, co wywołało zdziwienie u przewodniczącego PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ten ostatni wyraził swoje obawy mówiąc: słuchając takich słów, mam wrażenie, że zatraciliśmy pewne poczucie wspólnoty kulturowej, która nas łączyła z Platformą. Według Lecha Kaczyńskiego Donald Tusk zdecydował się odrzucić wspólne dążenie do budowy IV Rzeczypospolitej, zamiast tego wyraźnie skłaniając się ku programowi, który Kaczyński nazywał restauracyjnym. Wobec PO politycy PiS prowadzili kampanię o charakterze konfrontacyjnym. Jacek Kurski wyraził oskarżenie, że dziadek Donalda Tuska dobrowolnie zaciągnął się do Wehrmachtu, co skutkowało jego tymczasowym wykluczeniem z partii. Dodatkowo, spot PiS oparty na emocjach stanowił krytykę wizji PO dotyczącej Polski, którą PiS nazwało Polską liberalną, przeciwstawiając jej własny koncept Polski solidarnej. Samoobrona prowadziła kampanię pod hasłem znanym już z wyborów z 2001 roku. Oni już byli, oni już rządzili, atakując wszystkie postsolidarnościowe i postkomunistyczne partie startujące w wyborach. Sojusz Lewicy Demokratycznej skoncentrował się na kreowaniu wizerunku jako partii odnowionej i odchudzonej. Po 4 latach sprawowania rządów SLD utracił najwięcej na skutek skandali, które miały miejsce wewnątrz partii, w szczególności afery Rywina. Nowo wybrany przewodniczący Wojciech Olejniczak, reprezentujący młodsze pokolenie, starał się przekonać wyborców w swoich spotach, że SLD to jedyna lewicowa siła, która ma realne szanse na znalezienie się w nowym parlamencie. Wybory z 2005 roku i ich wyniki. 23 maja 2005 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski zarządził termin wyborów na 25 września 2005 roku. W wyborach udział wzięło 12 milionów 490 tysięcy osób, co stanowiło 40,57% uprawnionych do głosowania, co było niewiele lepszym wynikiem niż w poprzednich wyborach w 2001 roku. Niski poziom frekwencji był jednym z najważniejszych problemów tych wyborów, co wskazuje na dość duże rozczarowanie społeczne polityką. Głosy w wyborach do Sejmu rozłożyły się następująco. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów, uzyskując niemal 27% poparcia, co przekładało się na 155 mandatów. Był to znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich wyborów, kiedy to partia ta zdobyła 44 mandaty. Platforma Obywatelska uzyskała 24,14% głosów, co dało jej 133 mandaty. Ta partia również odnotowała wzrost poparcia w stosunku do poprzednich wyborów. Samoobrona zdobyła 11,41% głosów i 56 mandatów. Sojusz Lewicy Demokratycznej otrzymał 11,31% głosów, co przekładało się na 55 mandatów. Był to wyraźny spadek w porównaniu do poprzednich wyborów, kiedy to SLD zdobyło aż 216 mandatów. Liga Polskich Rodzin uzyskała niecałe 8% głosów, co dało jej 34 mandaty. Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymało 6,96% głosów, co przekładało się na 25 mandatów. 2 mandaty przypadły mniejszości niemieckiej. Podobny obraz sytuacji politycznej wynikał z wyników wyborów do Senatu. W tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 49 mandatów, Platforma Obywatelska 34, Liga Polskich Rodzin 7, Samoobrona 3, Polskie Stronnictwo Ludowe 2.
5 mandatów trafiło do niezależnych komitetów wyborczych. Wyniki te pokazały, że społeczeństwo polskie było głęboko podzielone. Wyborcy PiS byli przede wszystkim starsi, mniej zamożni i bardziej konserwatywni, a wyborcy PO byli zazwyczaj młodsi, bardziej zamożni i liberalni. Wybory pokazały także, że wielu Polaków czuło silne niezadowolenie z dotychczasowej polityki, zwłaszcza wobec SLD, które straciło znaczną część swojej poprzedniej bazy wyborczej. Wybory z 2005 roku przyniosły wielkie przetasowanie w polskiej polityce. Przede wszystkim doprowadziły do utworzenia rządu przez Prawo i Sprawiedliwość, co oznaczało zasadniczą zmianę w polityce wewnętrznej i zagranicznej. PiS ze swoim konserwatywnym i prawicowym programem stanowił wyraźny kontrast dla proeuropejskiej Platformy Obywatelskiej, a także dla lewicowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej – koalicja rządowa. PiS, zdobywając największą liczbę głosów, zdołał utworzyć rząd, jednak nie bez trudności. Ze względu na brak wyraźnej większości parlamentarnej konieczne było nawiązanie koalicji z mniejszymi partiami – Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną. To posunięcie zwiastowało burzliwe czasy dla polskiej sceny politycznej. Znaczne różnice programowe pomiędzy partiami koalicyjnymi skutkowały niepewnością i niestabilnością rządu. Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, choć były mniejszymi graczami na scenie politycznej, odgrywały kluczową rolę w kształtowaniu polityki rządu. Partie te, choć różniące się od PiS pod wieloma względami, dzieliły z nim konserwatywne podejście do wielu kwestii społecznych i politycznych. Pierwotnie do koalicji miało przystąpić 3 ugrupowania. PiS, Samoobrona oraz byli posłowie Ligi Polskich Rodzin zrzeszeni w Narodowym Kole Parlamentarnym. Przywódcy tych trzech partii podpisali umowę koalicyjną 28 kwietnia 2006 roku. 5 maja 2006 roku dołączyła do koalicji Liga Polskich Rodzin. Polskie Stronnictwo Ludowe, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie weszło do koalicji. Rząd miał większość w Sejmie, ponieważ koalicja zapewniała 238 głosów posłów, a potrzebnych było 231. Samoobrona w rządzie otrzymała 3 resorty. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Andrzej Leper. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Anna Kalata. Oraz wydzielone z Ministerstwa Transportu i Budownictwa – Ministerstwo Budownictwa. Antoni Jaszczak, później Andrzej Aumiller. Liga Polskich Rodzin otrzymała 2 ministerstwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej – Roman Giertych. Oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej – Rafał Wiechecki. Bogusław Kowalski z Narodowego Koła Parlamentarnego został natomiast wiceministrem transportu. W deklaracji programowej podpisanej przez koalicjantów pod nazwą Solidarne Państwo znalazły się cele programowe koalicji i zadania, które postawili sobie twórcy. Wśród celów sojuszu koalicjantów znalazły się m.in. powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, likwidacja wojskowych służb informacyjnych, wprowadzenie sądów 24-godzinnych, realizacja programu Taniego Państwa, przeprowadzenie lustracji, rozszerzenie ulg podatkowych, wprowadzenie paliwa rolniczego, efektywna polityka prorodzinna, opracowanie Narodowego Programu Gospodarki Wodnej. W trakcie września 2006 roku doszło do kryzysu w koalicji spowodowanego m.in. sporem pomiędzy Andrzejem Leperem a Wojciechem Mojzesowiczem dotyczącym polityki rolnej rządu, żądaniem większego wpływu Samoobrony na resorty siłowe, służby specjalne i Ministerstwo Finansów oraz różnicami co do projektu budżetu na 2007 rok. W wyniku tego sporu 22 września 2006 roku wicepremier Andrzej Leper został odwołany z rządu, a klub parlamentarny Samoobrony ogłosił wyjście z koalicji rządowej. Liderzy PiS próbowali przekonać PSL oraz klub parlamentarny Ruchu Ludowo-Narodowego, w którym zasiadali głównie byli posłowie LPR i Samoobrony, do poparcia rządu. Jednak próby utworzenia nowej większości zostały zatrzymane przez aferę taśmową. Nagrania ujawnione przez Renatę Beger pokazywały, jak liderzy PiS, w tym Adam Lipiński, oferowali korzyści takie jak stanowiska rządowe i miejsce na listach wyborczych w zamian za poparcie koalicji. 16 października 2006 roku prezydent ponownie powołał Andrzeja Lepera na urząd wicepremiera, a Samoobrona powróciła do koalicji. Jednak ponownie doszło do kryzysu we współpracy, gdy Andrzej Leper złożył dymisję 9 lipca 2007 roku. Miało to związek z oskarżeniami wobec niego o udział w tzw. aferze gruntowej i akcji CBA, w której zatrzymano go pod zarzutem płatnej protekcji. Nastąpił kilkutygodniowy spór pomiędzy Samoobroną a PiS dotyczący oceny akcji CBA, który zakończył się 13 sierpnia 2007 roku, gdy Jarosław Kaczyński zerwał koalicję i odwołał z rządu wszystkich ministrów z LPR i Samoobrony. Rezygnacja Marcinkiewicza. Kazimierz Marcinkiewicz został premierem Polski 31 października 2005 roku po wygranych przez PiS wyborach. Marcinkiewicz, uważany za umiarkowanego polityka, cieszył się popularnością wśród wyborców. Jego nominacja na stanowisko premiera miała na celu wprowadzenie nowej wizji politycznej oraz zapewnienie stabilności i rozwoju gospodarczego kraju. Jednak w ciągu kilku miesięcy od objęcia urzędu premiera
zaczęły narastać napięcia i różnice zdań między Marcinkiewiczem a liderem partii Jarosławem Kaczyńskim. Obydwaj politycy mieli odmienne podejścia do zarządzania krajem i priorytetów politycznych. 10 lipca 2006 roku Kazimierz Marcinkiewicz złożył dymisję na ręce prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który ją przyjął. Tego samego dnia prezydent powołał na stanowisko prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, powierzając mu tym samym misję stworzenia nowego rządu. Odejście Marcinkiewicza miało istotne konsekwencje polityczne. Był to sygnał o narastających wewnętrznych konfliktach w partii, co wpłynęło na jej reputację i stabilność. Odejście popularnego premiera spowodowało również rozłam wśród zwolenników partii oraz negatywne reakcje w społeczeństwie. Po dymisji Marcinkiewicza PiS kontynuowało swoją politykę, a Jarosław Kaczyński pełnił funkcję premiera do 16 listopada 2007 roku. Jednakże odejście Marcinkiewicza było punktem zwrotnym dla partii, a konflikty wewnątrz niej narastały w kolejnych latach. W rezultacie PiS przeszedł przez turbulentne zmiany personalne i polityczne, które wpłynęły na krajobraz polityczny Polski, co jednak nie przeszkodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu w utrzymaniu pozycji lidera partii.